Cześć kochani, dzisiaj z Wikusią. Chciałam Wam opowiedzieć dzisiaj, dlaczego powstał kanał Zdrowe Żywienie i trochę co na tym kanale jest, co się będzie znajdowało dalej. Bardzo mi ciężko jest wszystko naraz na ten kanał wrzucać, chociaż wiem, że są ogromne potrzeby i wiem, że potrzebujecie pewnych rzeczy, które tak naprawdę ja robię, a jeszcze się z Wami tym nie podzieliłam. Będę się starała wrzucać wszystko po kolei. Chciałabym trochę dzisiaj nadmienić też a propos grupy wsparcia, dać troszkę wskazówki, jeśli chodzi o kanał, jak się poruszać i jak się poruszać też po grupie wsparcia. Ponieważ macie z tym problem cały czas. Więc tak, zaczynam od tego, jak kanał powstał. Kanał, słuchajcie, powstał dlatego, że zawsze chciałam pomagać ludziom. Pomagać ludziom bezinteresownie. Ludzie tego nigdy nie rozumieli. Zawsze mi mówili, że nie naprawię świata. I może mieli trochę racji, dlatego że ciężko jest naprawić świat, ponieważ nawet jak zrobię coś dobrego, to wielokrotnie jest to niedoceniane, ale nie oczekuję od Was wdzięczności, żeby była jasność. Chciałabym, żebyście pomogli sobie. Jeżeli pomożecie sobie, dla mnie dobrą wdzięcznością, takim dobrą energią będzie to, że ktoś z Was wyzdrowiał, że jesteście zdrowi, że czujecie się świetnie, że macie dużo energii do życia, że realizujecie siebie w swoim życiu. To jest bardzo fajne i nieważne, jak się realizujecie. Jedni się realizują w domu jako mama z dzieckiem, inni się realizują w karierze bardzo szerokiej, wysokiej, w showbiznesie, w innych karierach. Jak sobie uważacie, tak sobie zbudujcie te życie i ja bardzo będę się z tego cieszyć, że tak sobie postanowiliście i jesteście zdrowi. Ponieważ ludzie bardzo chorowali dookoła, moje dzieci bardzo chorowały i zastanawiałam się, gdzie tkwi problem kilka lat temu. Co mam zrobić, żeby one tak nie chorowały, żeby nie dostawały antybiotyków? No i małymi kroczkami zaczęliśmy z mężem udoskonalać swoją wiedzę, troszeczkę rozszerzać się na pewne rzeczy. Z racji tego dzisiaj, jak o tym myślimy, byliśmy bardzo zamknięci na wiele tematów, o czym nawet byśmy nie chcieli słuchać. I chciałam się podzielić z ludźmi tym, że istnieje coś tak cudownego, jak dieta dr Dąbrowskiej, jak post dr Dąbrowskiej. Nie sądziłam, że będzie tylu odbiorców na moim kanale, ale w momencie, kiedy udało mi się pozbyć niedoczynności tarczycy, kiedy udało mi się dojść do ładu z małą płytkowością krwi, czyli miałam bardzo mało płytek krwi, bałam się, oczywiście miałam czarny scenariusz od razu, jeśli chodzi o to, od razu już sobie w głowie miałam, kurczę, będę miała białaczkę i w ogóle. Więc tyle, chciałam, zawsze byłam wrażliwą osobą. Zawsze chciałam pomagać ludziom. Bardzo boli mnie krzywda innych. Bardzo wrażliwa jestem na krzywdę innych ludzi. I na to, że chorują, na to, że umierają. Bardzo wzruszają mnie małe dzieci, wzruszają mnie starsi ludzie. Szczerze mówiąc, oddałabym całą siebie, żeby... Poświęciłabym siebie, żeby kogoś ratować. Z czasem nauczyłam się, że tak nie wolno robić. Ponieważ moje dzieci i inni są też ważni i moja rodzina, więc nie można się zupełnie obcym ludziom oddawać. Powiem Wam szczerze, że z racji tego zawsze dawałam ludziom, którzy siedzieli na ulicy i chcieli po parę złotych, zawsze im dawałam, bez względu na to, czy chcieli na to, czy na tamto. Potrafiłam kupić nawet kobiecie zakupy starszej, ponieważ poprosiła mnie o 2 złote na chleb, więc poszłam jej zrobić zakupy całkowite. Zapytałam, co jeszcze potrzebuje. I bardzo mnie takie rzeczy cieszą, bardzo mnie cieszą dobre uczynki, bardzo mnie cieszą i nie oczekuję od Was wdzięczności. Chciałabym, żebyście wiedzieli o tym wszystkim, że kanał jest po to, żeby Wam pomóc, po to, żeby sprawia mi to ogromną frajdę, kiedy jesteście szczęśliwi, kiedy jesteście zdrowi, kiedy oddajecie mi dużo energii, jeżeli ja Wam dam tą energię, bo chciałabym Wam oddawać tą energię. Więc proszę Was, nie myślcie sobie, że
że pomagam Wam w jakimś celu konkretnym. Po prostu nagrywam to, bo chcecie. Jeżeli puścicie komentarz do mnie, że nagraj o tym, pomóż o tym, co myślisz o tym, więc ja to nagrywam. Dostaję oczywiście hejty za to czasami, ale to nieważne, to nieważne. Ja już się z tym tak jakby troszeczkę obyłam, że są hejty w internecie, ale... Chciałabym, żebyście byli tak szczęśliwi jak ja, pomimo tego, że jestem zwykłym człowiekiem, pomimo tego i zdrowi jak ja, pomimo tego, że byłam chora też, żebyście byli pełni energii, żebyście mieli dużo radości w sobie, więc chciałabym Was tym porazić. Muszę tutaj zwracać uwagę trochę na moje maleństwo najkochańsze, tak? Wikusia, powiesz coś ładnie? Co powiesz ciekawego? No, tak, powiesz coś ciekawego. Pet, jestem zdrową dziewczynką, tak? I nagrywamy o zdrowiu. No tak, więc do czego chciałam jeszcze nadmienić. Słuchajcie, na moim kanale są playlisty, które tworzę po kolei. Chciałabym Wam wszystko pokazać, co robię, ale się nie da, dlatego że czasu brak, wszystkiego się naraz nie da zrobić. Chciałabym na zdrowym żywieniu Wam wszystkim pokazać, jak fajnie zdrowo jemy, jakie fajne potrawy przygotowujemy, jak my żyjemy. Oczywiście jest dużo rzeczy w internecie i Wy to możecie wiedzieć gdzie indziej i skąd indziej i z innych blogów. Więc zdobywajcie tą wiedzę z internetu także. Chciałabym też, więc jest oddzielna playlista Doris Gotuje, jest oddzielna playlista ze świadectwami innych ludzi na poście, jest oddzielna playlista ze świadectwami mojego męża, który przeszedł cały post. Kolejna playlista, na której ja w każdym filmie mówię o wszystkim, o pozytywnej energii, gdzie mówię o zdrowiu, gdzie mówię o tym, o swoim świadectwie, wszystko na swoich doświadczeniach. Nasz kanał jest na własnych doświadczeniach, oparty o post dr Dąbrowskiej, ale także będziemy go rozszerzać. Trochę nazwa kanału mnie troszkę ogranicza, ale będę się starała tak jakby... raczej powinien być, kanał powinien być niezdrowe żywienie, tylko żyj zdrowo albo zdrowe życie, więc wtedy było fajnie, bo mamy też oddzielną playlistę, na której będą ćwiczenia, ponieważ mój mąż przećwiczył różne ćwiczenia, jeśli chodzi o kręgosłup, bo miał problem z kręgosłupem, mama, tak. I chcemy się z Wami też tym podzielić, ponieważ ja jako mama karmiąca i nosząca dziecko mam także problem, jeśli chodzi o kręgosłup, mam problem w odcinku piersiowym. Chciałam także powiedzieć, że chcę pokazać w moich filmach, że jestem zwykłą mamą, zwykłą kobietą i zwykłym człowiekiem. I kanał jest stworzony dla zwykłych ludzi, kanał jest stworzony od zwykłego człowieka, czyli ode mnie, przez zwykłego człowieka. Więc każdy ma prawo się mylić, każdy ma prawo robić... Wiem, że popełniam wiele błędów, jeśli chodzi o nagrywanie filmów. Wiem, że mylę się w swoim słownictwie, jak nagrywam filmy. Ale słuchajcie, jestem zwykłym człowiekiem, nie lubię dubli, nie mam czasu na duble w swoim życiu, czyli nagrywam przeważnie pierwszy film, jeśli technicznie jest ok, czyli światło i widać mnie, to jeżeli jest technicznie ok, to go nagrywam. I czy powiedziałam doktor, czy powiedziałam doktor, czy... jakieś inne sformułowania. Przede wszystkim każde nagranie to jest stres. Ja też się stresuję nagrywając to wszystko, ponieważ nagrywam w ten sposób, że patrzę na siebie, to mnie też bardzo stresuje, ale jestem, ale jakby walczę ze sobą i zapoznaję się ze sobą. Starałam się wiele lat pokochać samą siebie, ponieważ byłam też bardzo zakompleksioną osobą, co może niech wszyscy wiedzą. I pokonałam to w większej części, bo chyba nikt zupełnie tego nie pokocha, nie pokona, chociaż mój mąż jest bardzo dobrym przykładem. On jakby nie wyglądał, co by nie robił, w co by się nie ubrał, jak ten zawsze staje przed lusterkiem i kocha siebie. Mam nadzieję, że nie będzie miał pretensji o to, że ja to powiem. Zawsze on się sobie podoba i tak dalej. Ja byłam osobą kiedyś bardzo zakompleksioną, osobą, która nie wiedziała, że myśli mogą spowodować takie złe rzeczy albo takie dobre rzeczy. O tym, że pozytywna energia może tak wpływać na człowieka. Nie wiedziałam kiedyś tego. Wszystkiego się tak samo nauczyłam jak wy. Mój skarb
Malutki. Więc tak, to na początek będę nagrywać dalej, ale mam nadzieję, że trochę Wam uświadomiłam, na czym to polega, jeśli chodzi o ten kanał. Na czym polega moje nagrywanie, po co ja to robię i dlaczego chcę, żebyście mnie oglądali. Zapraszam też do subskrybowania mojego kanału. Pierwszy raz w życiu o to proszę, ale już trochę subskrypcji jest. Kiedyś nawet nie wiedziałam, co to są te subskrypcje. Ale zapraszam, ponieważ wtedy będą się wyświetlać Wam za każdym razem, kiedy nagram film, to będziecie, jeżeli macie w telefonie zaznaczone, to za każdym razem Wam się ukaże, że kolejny film wgrałam, jeśli chcecie mnie oglądać. No i co? A propos grupy wsparcia, jeszcze chciałam powiedzieć parę minutek, parę sekundek może, bo Wiktoria już dłużej nie wytrzyma. Słuchajcie, grupa wsparcia, którą stworzyliśmy, jest dla wszystkich ludzi, przeważnie dla ludzi początkujących, dla tych, którym trzeba pomóc. I żadne pytanie nie jest złe, żadne pytanie nie jest głupie. Jeśli chodzi o innych ludzi, nie przejmujcie się tym, że Was hejtują. Mnie też ludzie hejtują. Mnie też mówią, że jestem taka czy inna. Trudno. Wy macie dla swojego zdrowia to zrobić. Zadajcie pytania. Jeżeli nie chcecie, to do mnie na priv. Ja będę się starała Wam odpowiadać, chociaż pisze do mnie bardzo dużo ludzi. Ciężko mi jest na wszystko jednego dnia odpowiedzieć, więc odpowiadam za kilka dni czasami. Ale zawsze odpowiem, jeśli wyświetli mi się w folderze inne, że ktoś do mnie pisze, kogo nie znam. Słuchajcie, post warzywno-owocowy, oczywiście skutkiem ubocznym jest odchudzenie. Głównym powodem, dla którego chodzimy na post, jest leczenie. Lecz słuchajcie, ci, co się odchudzają, to też jest dla Was post warzywno-owocowy, ponieważ jeżeli nie poskutkowała żadna dieta, to znaczy, że mamy coś nie tak w organizmie, że jesteście chorzy. I jeżeli inne diety Wam nie poskutkowały, to znaczy, że musicie spróbować diety leczniczej. I bardzo Was wszystkich proszę na grupie, szanujcie się, kochajcie drugiego człowieka, bądźcie za pokojem, a nie za tym, żeby jedno drugiemu dorzucało. Jedno drugiemu mówiło bardzo złe rzeczy, czy nawet czasem wyzwiska się pojawiają. Bardzo mnie to smuci, ponieważ ta grupa wsparcia także powstała nie dlatego. Powstała po to, żeby wspierać właśnie tych najmniej takich, którzy nie dają sobie rady. Jeśli chodzi o hashtagi, to też słuchajcie, nie róbcie, inni nie miejcie pretensji o to, że inni nie robią hashtagów. Słuchajcie, niech wszyscy są dobrzy i biegli w internecie. Ja kiedyś też nie byłam i też nie wiedziałam, co to są hashtagi. I rozumiem tych, którzy nie wiedzą. Rozumiem tych, którzy założyli dopiero Facebooka i w ogóle nie wiedzą. Mam przyjaciół wśród swoich znajomych, mam przyjaciół, którzy wcale nie oglądają moich filmów, bo nie umieją oglądać w internecie tego. I ja muszę im pokazywać, jak jestem u nich, że nagrałam coś nowego, bo oni tego nie potrafią otworzyć, bo są nieinternetowi. Więc miejmy trochę cierpliwości, miejmy trochę dobrego słowa i serca dla innych przede wszystkim. Daję Wam mnóstwo pozytywnej energii, przepraszam, ale dzisiaj mnie rozprasza troszkę Wikunia. Mam nadzieję, że mi się udało coś nagrać i uda mi się to wgrać na kanał. Pozdrawiamy Was wszystkich bardzo serdecznie. Tak, Wikusia? Tak. Cześć Wam wszystkim. Buziaki.